Południowym poprzez jezioro Midwayskie, potem na Melety przerażenie zwane Krzeczką, powinien zrobić swoją przeszkę po sierwę, kiedy zamieszkaliśmy za godzinę 20, wrócimy tutaj do Mikołajek z powrotem. Państwa, taka mapa też jest na pamiątkę rejsu do Gubina. Mają Państwo na nim cały szlak, którym dzisiaj będziemy się poruszać. Inne szlaki na Wielkich Wielkich nie są do wyznania. Stupiątkowi, do tego też przygotamy taką pieczątkę z nazwą naszego statku. I ta mapka z tą pieczątką kosztuje zaledwie 10 zł. Ja życzę Wam wielu wrażeń. Częściowo po tym jeziorze wędrować, szczególnie jesienią, gdy są niższe stany wody, wówczas głębokość miejscami sięga 60-70 cm. Ze ściarku wynurzają się dwie wyspy, jeden wielki półwysep. Te trzy obiekty, teraz lewy burty Państwo powolutku już będziecie widzieć, tak? Ja poczekam, bo właśnie kapitan chyba wykonuje zwrot. Chcę Państwu te trzy obiekty pokazać, a więc pierwszy z lewej jest to duży półwysep, nazywa się Szeroki Ostrów. W środku wyspa Pajęcza, troszeczkę za nią schowana wyspa Czarcia. Jesienne fale sztormowe, bo tam dochodzi do 2-3 metrów wysokości. Zimą, jak wszystkie jeziora mazurskie, jezioro Śniardwy zawsze zamarza. Tutaj za nami, 6 km za tym półwyspem, jezioro Śniardwy łączy się poprzez kanał z jeziorem Łuknajno. Jezioro Łuknajno jest największe skupisko będzie w Europie. A tam w okresie kryzysu potrafi przybywać do 2000 sztuk tych ptaków. Jezioro Łuknajno widzę z całkowitą ochroną, nawet nie wolno wpływać kajakiem, nawet rybacy muszą specjalne pozwolenie, żeby raz na kilka lat dokonać tam połowu. A my już wykonujemy zwrot i wracamy do Mikołajek. Gdybyście Państwo chcieli do jezioro być brzegiem dookoła, do Muszlini Brzegowej, to 90 km.